Przed nami trzy szeregi. Pierwszy od n równego 2 do nieskończoności. Tutaj jest pewne wyrażenie zależne od n. Drugi od k równego 1 do nieskończoności. Trzeci od m równego 8 do nieskończoności. I naszym celem jest odpowiedzieć na pytanie, czy te szeregi są zbieżne, czy rozbieżne. Więc może zacznę od przypomnienia, co to znaczy, że szereg jest zbieżny. Otóż szereg to jest próba nadania sensu takiej nieskończonej sumie. Oczywiście nie możemy dodać do siebie naraz nieskończonej ilości wyrazów, więc jak to robimy? No, tutaj jest definicja, co to znaczy, że taki szereg jest zbieżny i co to znaczy jego suma. Więc dodajemy najpierw skończoną liczbę wyrazów jakiegoś ciągu, czyli punktem wyjścia jest pewien ciąg. Tworzymy takie sumy częściowe. To się nazywają sumy częściowe, one jakoś tam zależą od tego dużego n, prawda? Sumujemy n pierwszych wyrazów, a następnie pytamy, czyli z tego ciągu a n tworzymy nowy ciąg, tak zwany ciąg sum częściowych. No i pytamy się, co się dzieje, jak zwiększamy to n, czyli bierzemy granicę przy n dążącym do nieskończoności. Jeżeli ta granica istnieje, no to mówimy, że ten szereg jest zbieżny. Jeżeli nie istnieje, no to mówimy, że szereg jest rozbieżny. No i teraz te szeregi tutaj, one tak przypominają nam trochę szereg geometryczny, prawda? One tak niedokładnie, ale widzimy, że mamy tu do czynienia z pewnymi liczbami do potęgi n. Więc może przypomnę, jak to jest z szeregami geometrycznymi. Tu jeszcze jeden kawałek, więc mamy taki ciąg geometryczny a razy q do k tej. No i wtedy próbujemy dodać do siebie te wszystkie wyrazy takiego ciągu i okazuje się, że możemy to zrobić, o ile ten iloraz ciągu geometrycznego oznaczany standardowo przez q co do modułu jest mniejszy od jedynki. Wtedy taki szereg geometryczny jest zbieżny. No dobrze, to teraz spróbujmy popatrzeć na te nasze szeregi. Czy one są szeregami geometrycznymi, czy nie? Spróbujmy się przekonać. No więc jakoś to, żaden z nich nie jest napisany tak, żeby od razu było widać, że to jest szereg geometryczny, ale po niewielkich przekształceniach zobaczymy, że wszystkie one są geometryczne. No i będziemy musieli tylko określić iloraz. Więc zacznijmy od tego pierwszego. 5 do n minus pierwszej. No to możemy zapisać jako 5 do n tej razy 5 do minus pierwszej, prawda? Jak mnożymy potęgi o tych samych podstawach, no to wykładniki się dodają, a 5 do minus pierwszej to jest 1 piąta, czyli to jest 5 do n tej przez 5. No i widzimy, że teraz tu mam 5 do n tej, a tu mam jeszcze 9 dziesiątych do n tej, czyli może od razu 5 do n minus pierwszej razy 9 dziesiątych do n tej, to jest tak, 5 do n tej przez 5 razy, no i ułamek, jak podnoszę do potęgi, no to licznik do potęgi i mianownik do potęgi. No i teraz mogę to z powrotem zapisać jako 5 razy 9 przez 10 do n tej razy 1 piąta. Aha, i teraz widzę, że mam do czynienia z szeregiem geometrycznym, z ciągiem geometrycznym tutaj, może jeszcze zapiszę 5 razy 9, to jest 45, tak? Czyli 45 dziesiątych do n tej razy 1 piąta. No wprawdzie tutaj nie mamy sumy od n równego 0 czy 1 od n równego 2, no ale oczywiście na zbieżność szeregu nie ma znaczenia, czy my sumujemy od n równego 1 czy od n równego 5 czy 10, to nie ma znaczenia, prawda? Odrzucenie skończonej ilości wyrazów z ciągu czy też z szeregu nie wpływa na jego zbieżność czy rozbieżność. Wpływa na wartość jego sumy, jeżeli jest on zbieżny, prawda? Jest ważne, czy ten wzór na przykład tutaj, on obowiązuje, jeżeli sumujemy od k równego 0. Jeżeli będziemy sumować ten szereg geometryczny, jeżeli będziemy sumować od k równego 10, to oczywiście będzie inna wartość tej sumy niż od k równego 0. Ale ta suma dla moduł q mniejszego od 1 nadal będzie zbieżna. Wobec tego, czy ta suma jest zbieżna, czy nie, zależy tylko od modułu q, natomiast jej konkretna wartość zależy od tego, czy sumujemy wszystkie wyrazy, czy ciągu geometrycznego, czy na przykład począwszy od 50. No dobrze, w każdym razie tutaj widzimy, że mamy do czynienia z szeregiem geometrycznym, to jest nasz iloraz, prawda? Czyli tutaj mamy q jest 45 dziesiątych, 4,5, to jest większe od 1, zatem ten szereg jest rozbieżny, czyli to jest szereg rozbieżny. No, kolejny przykład, co tutaj mamy, 3 drugie do k tej razy 1 przez 9 do k plus drugiej, no to podobnie zrobimy, prawda? Napiszmy 3 drugie do k tej
razy 1, no i 9 do k plus 2 to jest 9 do k tej razy 9 do kwadratu. I teraz widzimy, że mamy prawda, tę samą tutaj potęgę. Iloczyn wobec tego to jest 3 przez 2 razy 9 do potęgi k tej, no razy 1, 9 to możemy napisać 81. No i teraz 3 to jest tutaj 3, czyli to jest 1 szósta do potęgi k tej razy 1,81. I znowuż to jest, widzimy, że to jest ciąg geometryczny, czyli tutaj mamy szereg geometryczny, no ilorazie 1 szósta, prawda? Czyli tutaj mamy q jest 1 szósta mniejsza od 1 co do modułu większe od 0, znaczy q jest pomiędzy 0 a 1, czyli moduł jest mniejszy od 1, wobec tego ten szereg jest zbieżny. No i ostatni to jest 2 do m tej, może tu się zmieścimy nawet, 2 do m tej przez 3 do m minus pierwszej. No to możemy nawet zapisać, że to jest 2 do m tej przez 3 do m tej i razy 1 trzecia, no to 1 trzecia nam wejdzie tutaj do licznika i wobec tego to jest 3 razy 2 trzecie do potęgi m tej. I znowuż widzimy, że to jest szereg geometryczny, o ilorazie co q jest 2 trzecie tutaj. Wobec tego ten jest również, ten szereg trzeci jest również szeregiem zbieżnym.